W serialu Król wcielam się w postać Bronisława Żwirskiego. Jest to przywódca falangi w międzywojniu. To tyle z teorii. Bronisław Żwirski jest młodym, jurnym mężczyzną, ideowcem, walczy o wielką Polskę, no i w tym widzi sens i cel swojego życia. Ja pamiętam, jak z Jankiem, z reżyserem, rozmawiałem, dyskutowaliśmy właśnie, no bo też chciałem połączyć moją wizję z jego wizją. I zapytałem tak samo go, jak on widzi Żwirskiego. I on powiedział jedno słowo klucz, czyli pragmatyzm. Że Żwirski krok po kroku zmierza do swojego celu. Nie traci nadziei w swój cel i każdego dnia taką rutyną wierzy, że przybliża się do tego celu. No i tak widziałem tę postać, czyli silny, mocny kręgosłup moralny. Jego, możemy się zgadzać, nie zgadzać z jego wizją Polski, ale on absolutnie w to wierzył i próbował zarażać swoją wizją innych ludzi. I no tak widziałem, żeby to był silna, mocna osobowość, szczera i autentyczna w tym swoim działaniu.